Witam, Szanowni Państwo. Spotykam się z panem Jarosławem Szymańczakiem w dość smutnych dla nas obu okolicznościach, ponieważ będziemy wspominać człowieka, którego już nie ma. Właśnie w dniu dzisiejszym dowiedziałem się, że w listopadzie zmarł jeden z klientów adwokata Jacka Ludziaka. W dalszej części tej wypowiedzi będzie reportaż z jego udziałem, więc nie będę tutaj wchodził w szczegółowość. Istotne jest to, jakim człowiekiem był pan Robert Przybysławski, w którego sprawie wspólnie interweniowaliśmy, a którego lokalna wałbrzyska gangsta, mafia urzędnicza, schorowanego człowieka, który miał przyznaną pierwszą grupę inwalidzką, z obciętą nogą, chciano wyrzucić z mieszkania, a wcześniej go wyeksmitowano. Chciałbym, panie Jarku, żeby pan powiedział coś więcej na temat Roberta. Dzień dobry państwu. Znaliśmy się z panem Robertem wiele lat. Nie powiem, że to nie jest to dla mnie niezręczne, ale jest to dla mnie dużym piętnem, które ciąży na mnie, odpowiedzialność za ludzi, którzy ze mną funkcjonowali i w jaki sposób ja tych ludzi kierowałem do kancelarii adwokata Jacka Ludziaka. Większość z tych spraw faktycznie sam prowadziłem, natomiast formalnie pod wieloma decyzjami, które ja podejmowałem w sprawie tych ludzi, uważam, że odpowiedzialnie, zawsze odpowiedzialnie, bo zawsze czułem piętno odpowiedzialności i ci, którzy mnie znają, wiedzą o tym. Stąd też wynika też ta moja determinacja do działań. Pan Robert Przybysławski zwrócił się do mnie o pomoc i w pewnej przestrzeni czasowej pomagałem mu. W pewnej za określone środki finansowe robił to Jacek Ludziak. Ja nie pobierałem nigdy pieniędzy za pomoc prawną, której udzielałem klientom. Ja już mam swój zawód, jestem w stanie się z niego utrzymać. W związku z powyższym, jeżeli mogę komuś pomóc, szczególnie w sprawach, kiedy dotyka go nieszczęście, szczególnie, że robią to ludzie, władający tym samym językiem, co ja, a ja zostałem wychowany w poczuciu odpowiedzialności, ale w poczuciu też i pewnej sprawiedliwości, zasad, niepewnej, po prostu sprawiedliwości i zasad, to ci, którzy ciemiężą własnych rodaków, muszą za to ponieść konsekwencje. Pan Robert Przybysławski był bardzo pokrzywdzonym człowiekiem przez, nie powiem, że przez los, być może też wielokrotnie rozmawialiśmy długi czas. Ja zawsze staram się poświęcać ludziom tyle czasu, ile jestem w stanie im poświęcić, jeżeli oni tego potrzebują. Nie robię to też tylko i wyłącznie dla nich, robię to też dla siebie, dlatego że to mnie też wzmacnia, dlatego że wiem, że im to pomaga. W związku z powyższym chcę powiedzieć, że zawsze byłem zadowolony, kiedy spotykałem się w centrum miasta, przypadkowo czasami. Czasami pan Robert się ze mną umawiał, ponieważ uważałem go za porządnego człowieka. Sam pochodzę z Podgórza, z dzielnicy Trudnej, z miasta Trudnego. I to, co opowiadałem w poprzednich programach odnośnie Skowrońskiego, całej tej bandy, która próbowała mnie wciągnąć w swoje szambo, nigdy mi to środowisko nie odpowiadało. Załganych oszustów, którzy za doraźne korzyści niszczą innych ludzi. Mogę powiedzieć, że tacy ludzie jak Robert to byli ludzie szczerzy. Robert przesiedział w polskich więzieniach ponad ćwierć wieku. Opiszę też państwu również, bo ludzie się tak boją, tych, którzy siedzą w więzieniach, prawda, bądź obawiają się określonych skutków
określonych też zachowań. A proszę pamiętać, że nie siedzą tam ludzie też, którzy popełnili jakieś przewiny, tylko dlatego, że komuś stanęli na drodze. Zawsze szanowałem takich ludzi, którzy dawali sobie radę w trudnych warunkach. Pan Robert Przybysławski był drobnej postury, ale zawsze imponowały mi jego cechy charakteru. Sam fakt, że jeżeli ćwierć wieku przebywa się w historii samego człowieka, w miejscu odizolowania, to ma to wpływ oczywiście na psychikę, na funkcjonowanie. Opiszę Państwu wiele rzeczy, które ma miejsce również po drugiej stronie. Łatwiej Państwu będzie z tym jakby, nie mówię, że obcować, ale być może sobie wyobrazić. Pan Robert Przybysławski, kiedy zacząłem z nim taki kontakt bezpośredni, bo z Jackiem Ludziakiem pewne rzeczy realizował, kiedy widziałem, że Jacek Ludziak coraz bardziej ludzi oszukuje, prowadziłem z nim rozmowy dyscyplinujące, pan Piotr był świadkiem tego. Niestety stopień demoralizacji u niego jakby przewyższał pewne zachowania typowo ludzkie. Bo ten ostatni okres był nie do zniesienia, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób postępował z ludźmi. Kiedy pan Robert Przybysławski dowiedział się o tym, próbował reagować, ale było za późno. Pan mnie Piotrze powiedział, że chcieli go wyrzucić, jego wyrzucili z mieszkania. Kiedy go wyrzucali w asyście tak zwanych policjantów, zrzucili mu szafkę na nogę. To spowodowało bezpośrednie zakażenie i ostateczną amputację. Nałożył się na to okres tego działania Ludziaka, czyli przechwycenia go przez lokalną mafię, wypowiedzenia tego pełnomocnictwa wszystkim klientom, którzy w jakiś sposób byli związani ze mną, czy stwarzali zagrożenie dla tej mafii lokalnej. Byłem pana Roberta w szpitalu. Byłem z panem, tak, bo pan miał częsty kontakt, dużo bardziej już na pewnym etapie niż ja. Byłem już po tej amputacji. Wcześniej też był przecież u nas. Widziałem, jakie ma już te kłopoty. Te kłopoty się nałożyły też jeszcze na tą urzędniczą też znieczulicę. Walczył do samego końca. Był prawdziwym wojownikiem. Mogę powiedzieć tak, że ten czas, gdzie był w tym miejscu odosobnienia, to w jaki sposób potrafił sobie radzić w trudnych sytuacjach i to, w jaki sposób widziałem człowieka, kiedy byłem z nim u niego w szpitalu, myślę, że ja nie jestem człowiekiem, na którego wiele rzeczy w życiu w jakiś sposób robi wrażenie. Natomiast wtedy zrobiło to na mnie wrażenie, bo widziałem go wcześniej normalnie sprawnego, bardzo sprawnego. No tu siedział niedawno z nami przy stole, tak? Tutaj tak, razem. Tak. Jeszcze miał dwie nogi. I kiedy doszło do sytuacji, kiedy widziałem go właśnie z tą jedną nogą, widziałem go takiego żywego, pobudzonego, był na lekach. Zdawałem sobie sprawę też z konsekwencji, bo widziałem oczyma wyobraźni, było to lato, widziałem oczyma wyobraźni rzeczy, które pan mu przecież próbował też załatwiać, czyli to mieszkanie, protezę, wózek inwalidzki. Szereg zdarzeń, które miały miejsce później i w jego życiu, i w naszych działaniach, doprowadziło do tego, że ten kontakt był już bardziej ograniczony. On znów trafił do szpitala. No i chciałem powiedzieć, że życie ludzkie różnie się układa, ale jeżeli mamy kontakt z ludźmi, którzy czegoś nas uczą, mnie za każdy kontakt z ludźmi czegoś uczy. Daje mi siłę, daje mi dużo determinacji. Myślę, że panu Robertowi też to dawało.
wielokrotnie to podkreślał, był jednym z najwierniejszych kibiców tego, co ja robię, a był twardy, w związku z tym szanowałem go bardzo. On mnie zresztą też. Nie wiedzieliśmy o tym, że zmarł, nie wiedzieliśmy, kiedy jest pogrzeb, na pewno go odwiedzimy na cmentarzu. Na pewno zostanie w naszych myślach, dlatego że mogę powiedzieć tak, że to, co wydawało mu się, że jest dużą wartością, czyli ten opór, ta walka, i widział to we mnie, ja będę to kontynuował. Będę też myślał o nim jako o człowieku, który jest gdzieś, który mnie wspiera, który też jako jeden z tych ludzi powoduje, że ja mam więcej siły. Jeżeli będę mógł to robić w szerszym zakresie, to też będę pamiętał o tym, że on gdzieś przecięły się nasze drogi i że był to czas, kiedy był on dla mnie dużym wsparciem, być może ja dla niego też. I wszyscy ci, którzy się przyczynili do jego śmierci, obiecuję wam, że też poniesiecie konsekwencje. Każdy, kto się podpisał pod pismem, kto doprowadził do tego, że ucięli mu tą nogę, kto w pewien sposób psychicznie się nad nim znęcał, pamiętajcie, na wasze nieszczęście ja jestem na waszej drodze. Jeżeli będziecie mnie chcieli zlikwidować, zróbcie to skutecznie. Ale ja swoich naśladowców już mam. Dziękuję. No mocna końcówka, szanowni państwo. Natomiast cóż można więcej powiedzieć, jakby powiedział pan Tomasz Rycicki. Znaliśmy wszyscy Roberta. Staraliśmy się mu pomagać we wszystkim. Każdy oczywiście na miarę swoich możliwości. Tak jak pan Jarosław powiedział, ja miałem najczęstszy kontakt z Robertem. Rzeczywiście był człowiekiem bardzo walecznym. On znajdował bardzo dużo motywacji, mimo tej całej trudnej sytuacji, w której się znalazł. Do końca był przytomny umysłowo, sprawny. Orientował się w tych wszystkich pismach, potrafił to wszystko odnaleźć. Był bardzo dobrze zorganizowany w tym wszystkim. Pisał osobiście pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich. Oczywiście Ludziak kompletnie nie reagował, bo to głównie Ludziak przyczynił się do tego, że pan Robert dzisiaj już jest na tamtym, a nie na tym świecie. Ponieważ jak wynika z materiału dowodowego, który przeprowadzałem w tamtym czasie, kiedy to wszystko dotykało pana Roberta, tak jak pan powiedział, tak, 13 lipca wyeksmitowano go z mieszkania i skutkiem tej eksmisji było to, że znalazł się na bruku. Znalazł się na bruku, więc zaadoptował sobie pustostan i do tego pustostanu przyszli do niego urzędnicy z policją i człowiekowi, który już nie miał nogi, chcieli postawić zarzut, że z artykułu 193 kodeksu karnego, czyli zakłócenie miru domowego i włamanie. Tak się, proszę państwa, zaopiekowuje ludzi w tym mieście. Wbrew kłamliwej propagandzie Romana Szelemeja, że on tutaj tak dba o tych wszystkich mieszkańców, że stara się wszystkim słabszym pomóc, to jest po prostu wierutne kłamstwo i nieprawda. I z tego Szelemej też będziesz rozliczony. Nie myśl sobie, że to ci ujdzie bezkarnie, bo ty też dołożyłeś cegiełkę tutaj do tej sprawy, nie tylko do tej sprawy. I próbujesz to robić ze wszystkimi swoimi wrogami, którzy stanęli na twojej drodze. Ja się tutaj też podpisuję. Nie chciałbym rozwlekać tej tezy, ponieważ dalsza część tego materiału, którą zrealizowałem właśnie w czasie, kiedy pan Robert Przybysławski został dotknięty tym całym nieszczęściem, które na niego spadło, będziecie państwo mogli w dalszej części poznać fakty, które dokumentowałem z jego udziałem. Cześć jego pamięci. Dodam tylko jeszcze, że Robert był również górnikiem, jak na Wałbrzych przystało. Dzisiaj górnictwo jest tylko w wydaniu urzędników zarabiających po 20 tysięcy złotych, zatrudnionych przez Szelemeja na starej kopalni.
To tyle wstępu i skonfrontujcie Państwo teraz to ostatnie moje zdanie z tym, co zobaczycie za chwilę w materiale. Zwrócił się do nas klient poszkodowany przez kancelarię adwokata Jacka Ludziaka, który doprowadził do uprawomocnienia się wyroku, na podstawie którego chory na cukrzycę klient, któremu grozi amputacja nogi, został wyeksmitowany z nieruchomości przez komornika w asyście policji w dniu, kiedy miał udać się do szpitala. Musiał odmówić lekarzom, karetka pogotowia odjechała z kwitkiem, natomiast człowiek ten wylądował na bruku. Będę dla Państwa relacjonował to całe zdarzenie, dlatego że poszkodowanych osób, które zgłaszają się w tej chwili do naszej redakcji, jest bardzo wiele. Osoby te złożyły oświadczenia w związku ze zniknięciem adwokata Jacka Ludziaka 9 czerwca, z którym praktycznie nie ma żadnego kontaktu, żadnych informacji na temat pobytu, ani tego, co robi Jacek Ludziak, nie udziela również jego sekretarka. Wręcz przeciwnie, klientom, którzy zgłaszają się do kancelarii, grozi, że jeżeli będą interesowali się losami Jacka Ludziaka i tym, gdzie jest, to wpędzi ich to w poważne kłopoty. W tej kancelarii również zastałem ostatnio innego adwokata, który jest przeciwnikiem procesowym, który ma sprzeczne interesy z kancelarią Jacka Ludziaka. Niemniej jednak ma dostęp do dokumentów, które znajdują się w kancelarii Jacka Ludziaka. Panoszy się tam po prostu jak po swoim. To jest sytuacja kompletnie niezrozumiała. Jak adwokat, który reprezentuje przeciwne interesy, może mieć dostęp do akt spraw klientów drugiego adwokata w jego kancelarii? Będę dla Państwa jeszcze to relacjonował szerzej i na pewno powstanie artykuł również prasowy na ten temat w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w tych sprawach. Z prawej strony, tuż przed dyżurką. Dzień dobry. Możemy wyjść? Na krótko? Dziękuję. Siemano. Cześć. Panie Robercie, znalazł się Pan w szpitalu. W jakich okolicznościach, proszę powiedzieć? No dość przykrych dla mnie, bo w czasie eksmisji nabawiłem się urazu. Poszawka mi spadła na najmniejszego palca. No i co się okazało? Okazało się, że palec mi zczerniał. No i przez to teraz noga. W tej chwili ja czuję tą nogę, jak ona śmierdzi. I teraz chcieli się, jak wczoraj przyjechałem, to chcieli się wziąć już za tą nogę, czyli skrócić ją po wyżej kolana. Jeżeli z nogi nie da się uratować, znaczy stopy, jest propozycja, żeby mi po wyżej kolana odciąć nogę. Do tego jeszcze się przyczynił mój adwokat. Pan Jacek... Ludziak? Ludziak, tak. A co adwokat takiego zrobił w tej sprawie? Że nic się przyczynił? Nie zrobił właśnie, nic nie zrobił, nie odbierał żadnej poczty, no niczego. Dostałem pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich i w ogóle nie odniósł się do tego pisma rzecznika. Czyli nie prowadził pańskich spraw, pozorował i doprowadził do uprawomocnienia tak, się wyroku, pozorował, tak? Pozorował, to wszystko pozorant, oszust, kłamca. Przez niego można powiedzieć. Cała ta sytuacja. Cała sytuacja się stała. Dobrze, ja powiem tak, dzisiaj nie będę pana męczył dłuższym wywiadem, tak, bo wiem, że jest pan przed operacją. Ja jutro mam najprawdopodobniej zabieg i nie wiem, jak będę się czuł po tym zabiegu, ale mam nadzieję, że wrócę tam, gdzie skąd teraz przyszedłem do szpitala. No. Dobrze, będziemy tą sprawę monitorować. Ja się umówię z panem na wywiad, jak pan nabierze sił, będzie pan tak, już po operacji. Ja jestem tak zmęczony tym wszystkim, całą noc spałem. Jeszcze ten koszmar choroby. To jest dla mnie za dużo, za dużo.
Nie mogę się pozbierać. Ja nie wiem, czy w ogóle się pozbieram. No miejmy nadzieję, że nasza interwencja odniesie określony skutek. Tego panu życzę i będziemy działać w pana sprawie. Na chwilę obecną dziękuję. No zapytaj tej pani, może wiesz. Szanowni pani Oleńską szukam. No, słucham. To pani, tak? No to do pani idzie. Dzień dobry. Proszę panią, ja się nazywam Piotr Luteńko, jestem dziennikarzem Ośrodka Informacji Demokracja i Sprawiedliwość i prowadzę śledztwo dziennikarskie w sprawie eksmisji pana Przygosławskiego. Przed chwilą... Proszę pana, ale przed chwilą pani dzwoniła do niego do szpitala. Tak, dzwoniłam, bo muszę tak podpisać pewien dokument. Proszę panią, pan... A pana nazwisko? A adres? Tak? Do widzenia. Proszę panią, wracając do tematu, prowadzę śledztwo dziennikarskie w sprawie eksmisji pana Roberta Przygosławskiego i nielegalnych działań podjętych w związku z tą eksmisją. Chciałem panią poinformować, że w dniu wczorajszym zostało złożone przez bodajże 8 czy 9 osób w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury rejonowej w Wałbrzychu, gdzie zarzuty są stawiane zarówno sędziom, którzy wydali ten wyrok bezprawny, komornikowi. I teraz chciałem się dowiedzieć o pani imię i nazwisko i o imię i nazwisko koleżanki, która była obecna podczas, gdy nachodziliście pana Roberta w tym drugim mieszkaniu. Ale proszę pana, a czy pan sobie zdaje sprawę, co zrobił pan Robert Przygosławski? Proszę panią, ja wiem, co zrobił pan Robert Przygosławski i wiem, co wy zrobiliście. Nie, bo to się pani tak wydaje, że nie mamy o czym gadać. Jeżeli woli pani odpowiadać na moje pytanie w prokuraturze, to będziemy w prokuraturze rozmawiać. Dobrze, możemy się spotkać w prokuraturze. To ja panią informuję, że w związku z nękaniem, czego ja jestem świadkiem i tutaj obecny pan Tomasz Rycicki, ponieważ była rozmowa na telefonie głośno mówiącym, ja to wszystko zarejestrowałem, będzie to jako dowód w sprawie również przeciwko pani i przeciwko pani koleżance. Rozumiem, że nie poda pani danych koleżanki, z którą pani nękała pana Roberta w mieszkaniu. Nie pani, nie poda pani jej danych. Proszę panią, to jest pani ocena, moja ocena jest inna i zobaczymy, jak to prokurator oceni. Natomiast proszę panią, jeszcze jedna rzecz, mianowicie chciałem panią poinformować, że w związku z tymi działaniami, które wy podjęliście, doprowadziliście wtedy, w tej chwili do zagrożenia zdrowia i życia pana Roberta. Jutro w związku z tą egzekucją komorniczą spadła mu szafka i przyspieszyło to proces w tym sensie, że jutro będzie miał amputowaną nogę. I chciałem pani powiedzieć, że za wszystko odpowiecie. Będziecie pociągnięci do odpowiedzialności karnej, cywilnej i każdej innej w tym mieście. Proszę panią, pani go nękała razem z koleżanką, czego ja jestem świadkiem i mam nagrania, dysponuję tymi nagraniami i wszystko będzie przedstawione w prokuraturze. Proszę panią, ja stawiam pani zarzut, że pani nękała chorego człowieka, który ma pierwszą grupę renty i w dniu, kiedy miał stawić się do szpitala, wyście wyrzucali go z domu razem z jego rzeczami i z jego całym dobytkiem. Był to sposób... Proszę panią, bardzo dobrze. I ci wszyscy policjanci będą również odpowiadać za to, co zrobili, proszę panią. Również z panią i z pani przełożonymi. Tyle chciałem pani powiedzieć. Żegnam, do widzenia. I proszę nie nękać pana Roberta telefonicznie w tej chwili, bo on jest przed operacją amputacji nogi i jest człowiekiem, który ma pierwszą grupę inwalidzką. Proszę go nie nękać, bo będzie zawiadomienie na panią złożone. Do widzenia. Panie Robercie, jestem po raz drugi u pana w szpitalu z kamerą. Chciałbym kilka słów, żeby pan powiedział, co tak konkretnie Jacek Ludziak zawinił w pana sprawie? Będąc, mając adwokata, no jak każdy obywatel ma swojego obrońcę, który za niego pisma odbiera i który za niego tam odpowiada w jakiejś części. Ja miałem to nieszczęście, że wziąłem pana Ludziaka, a on nic nie robił w tej sprawie. Nie przysyłał mi żadnych pisemek. Może przez 2,5 roku, które
ta sprawa trwa, to raz albo dwa do mnie zadzwoni. Kiedykolwiek bym nie szedł, albo nie było nikogo, albo jest do 12. Był do 12. Jak nie wymyślał, że jeździ gdzieś tam do sądu, do Krakowa, to gdzieś do Wrocławia. I zawsze znajdował sobie jakieś wytłumaczenie. No i tak się stało, się stało. W dniu eksmisji 13 lipca też się nie zjawił, nie było go przy eksmisji, bo powiedział mi, że nie może być. Zresztą nie jest nigdzie napisane, że on ma być na tej eksmisji, bo on jedzie do Krakowa na jakąś tam sprawę. Czyli mówiąc krótko, zlekceważył całą tą sytuację. Tak. A z tego co pan mówił, komornik, który dokonywał tej eksmisji w oparciu o dokumenty, tak. Z tego co pan mi wcześniej mówił, to chodziło o taką sytuację, że Jacek Ludziak w ogóle nie odbierał korespondencji z sądu, tak? Oczywiście. Komornik panu to pokazywał. Oczywiście pokazywał mi ten pan, że miał pięte po prostu swoją teczkę i mówi do mnie, panie Robercie, proszę zobaczyć, tu jest korespondencja do pana Ludziaka, proszę imię, nazwiska i tak dalej. Ja jeszcze, mówi, ze swoim podwładnym chodziliśmy do niego do biura, to go nigdy nie było i nigdy nie odebrał. Bo byłaby szansa na to, żeby ta sprawa być może w inne tory weszła. No ale z kim to załatwię? No ale przecież w kancelarii jest sekretarka, pani Dorota Cinciała. A czy ona też nie udzielała panu informacji? Nie, skąd? Pani Cinciała to się tylko śmiała. Po tym wszystkim, po pierwsze to tak. Ja sobie nie mogę pomyśleć, jak adwokat broniący człowieka pozwala, żeby wyrok się uprawomocnił. To jest pierwsza rzecz, na którą on pozwolił. A druga rzecz, to po tym incydencie całym poszliśmy do prokuratury, bo on chciał mnie uspokoić, że coś zaczyna teraz robić. I w prokuraturze, rozumiem, składał pan zawiadomienie przeciwko komu? Przeciwko pani, to jest z lokalówki, tak? Kierowniczka lokalówki, która za każdym razem znajdowała podstawy, sobie podstawy ku temu, żeby mnie po prostu zbyć, a to brakuje, a to jest niekompletne. Ale panie Robercie, czy to jest ta pani, która pana zastraszała wtedy, kiedy była policja u pana i stawiała panu zarzuty z artykułu 193? Czy to jest ta pani? Nie wiem, Boże, pani się nie chciała przedstawić w ogóle. No ja słyszałem rozmowę, dlatego że byliśmy w trybie głośno mówiącym. A i jak pan się odezwał i tam zaczął zadawać jej pytania, o artykuły i tak dalej, to ona uciekła z drugą koleżanką. No ja pamiętam, nie chciała się przedstawić. Ja tak. Się przedstawiłem, że jestem dziennikarzem, że prowadzę śledztwo w tej sprawie i pani po prostu tak samo. Zawinęła się i się nie zniknęła. Ja zapowiedziałem pani z lokalówki, dlatego że odwiedziliśmy tę panią. Zaraz tutaj, jak odebrał pan ten telefon, będąc już w szpitalu. Zapowiedziałem tej pani, że przeciwko niej zostanie złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa nękania pana jako osoby chorej posiadającej pierwszą grupę inwalidzką. I ta pani już wie, że ponieważ nie chciała ze mną rozmawiać w urzędzie tak naprawdę, w tej lokalówce, zapowiedziałem pani, że będzie rozmawiać ze mną w takim razie w prokuraturze w obecności prokuratora. Panie Robercie, na ten moment dziękuję panu. Nie będę pana tutaj dalej przesłuchiwał, bo wiem, że jest pan w ciężkim stanie psychicznym, jeżeli chodzi o przygotowanie do operacji. Za chwilę straci pan nogę w wyniku tych przestępczych działań urzędników, którzy w zasadzie doprowadzili do zagrożenia pańskiego zdrowia i życia, wyrzucając pana 13 lipca z nieruchomości z całym pana dobytkiem.
co zostało udokumentowane, zostało opisane z tego co wiem, nie tylko przez pana, ale również przez inne osoby. Wiem, że pisał pan pismo w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich, wiem, że dostał pan odpowiedź. Cóż mogę panu powiedzieć? Jako dziennikarz będę interesował się tą sprawą i na pewno to się w ten sposób nie skończy, że Roman Szałemej, wydając swoje psychopatyczne decyzje, w ten sposób właśnie traktuje ludzi. Ludzi chorych, ludzi schorowanych, ludzi po przejściach, nie mając żadnych skrupułów, wyrzucając ich z domu, nie patrząc na to, że ludzie ci mają pierwszą grupę renty, że są schorowani, że są często osobami niezamożnymi, wyrzuca się w obrzychu ludzi na bruk. Ja tej sprawy nie zostawię, nie zostanie pan sam, to tego może być pan pewien. I tym bardziej, że to jest lekarz. Tak, teraz mamy jeszcze drugą sprawę do pana, ponieważ pan prowadzi również sprawę pana Przybysławskiego, Roberta. Tu jest, proszę, oryginał pełnomocnictwa dla mnie, żeby też pan wiedział, że mam prawo rozmawiać z panem w tej sprawie. Mhm. Tu już jest po fakcie, prawda? Bo tu już egzekucji pan dokonał i teraz proszę też mnie zrozumieć, moją intencją nie jest absolutnie tutaj też w jakiś sposób atakowanie pana, bo te wszystkie sprawy w pewnym sensie się ze sobą łączą, ponieważ prowadził pan akurat sprawę pana Tomasza i pana Roberta, to chciałem pana poinformować, że pan Robert w tej chwili przebywa w szpitalu, na chirurgii, tak, w tym tygodniu będzie miał amputowaną kończynę. Mhm. Mam też jego zeznania. On twierdzi, że podczas tej egzekucji komorniczej został zmuszony do wynoszenia mebli, tudzież sprzętów. Spadła mu szafka, ponieważ on się leczył. Miał uszkodzony palec, miał cukrzycę. On ma cukrzycę, ma pierwszą grupę renty. To w tej sprawie przyspieszyło to cały proces, no i w tej chwili diagnoza jest taka, że będą mu ciąć tą nogę. Więc tutaj sprawa wygląda tak, że ja to chciałem ustalić, bo mam też informacje od pana Roberta, ale podobno adwokat, którego nie było na miejscu, a który powinien tam być w tym dniu, kiedy pan przyjechał 13 na tą eksmisję do niego, no, pan Robert miał w tym momencie ustalony termin w szpitalu. Karetka odjechała z Kwitkiem. Są dokumenty, są zdjęcia. Zresztą pan na pewno też nagrywał tą interwencję, bo wszystko pan dokumentuje. Więc ja też tutaj na tej zasadzie jak tu, no, wykonywał pan swoje czynności zgodnie z tym, co było tam w dokumentach zapisane. Natomiast dla mnie jest o tyle istotne ustalenie faktu, że po pierwsze nie było adwokata, była oczywiście policja. No, pan Robert został w ordynarny sposób wyrzucony na bruk. Pan działał zgodnie z dokumentami, którymi się pan posługiwał. Natomiast pokazywał pan podobno korespondencję, która była nieodbierana przez adwokata. Czy to jest prawda? Tak. Czyli pan wysyłał korespondencję do kancelarii adwokackiej Jacka Ludziaka. Ta korespondencja nie była podejmowana. Co w gruncie rzeczy doprowadziło też do... Co okazywałem panu Robertowi podczas czynności, jako rozmawiam z panem mecenasem. Tak. Ukazywałem akta. No właśnie, chciałem to potwierdzić, żeby mieć jakby wersję też z dwóch stron, bo jeżeli ja prowadzę śledztwo, to ja muszę też się opierać na dowodach, na dokumentach i na oświadczeniach ewentualnie osób, które brały w tym udział. Czyli mamy potwierdzenie, że adwokat Jacek Ludziak nie odbierał klientów, od klienta, konkretnie tu pana Roberta, korespondencji, co też zaważyło na takim toku, a nie innym postępowania w tej sprawie, tak? Bo gdyby ta korespondencja była odbierana, gdyby były tutaj, jak pan Tomasz osobiście się pofatygował, pan go pouczył, jakie są jego prawa, ma jeszcze jakieś możliwości prawnego oddziaływania na tę całą sytuację. Natomiast pan ciężko przyjeżdżając... Mi, nie wolno mi oceniać działania profesjonalnego pełnomocnika, natomiast opierając się na tym, co jest w dokumentach zebrane, to sprawa wygląda tak, jak przedstawił to panu pan Robert Przybysławski. Czyli pan wysyłał korespondencję do kancelarii, kancelaria nie podejmowała tej korespondencji. Nie powiem panu, czy wszystką korespondencję, na pewno część nie była podjęta. No tak, no to jest wystarczające, żeby wyrok się uprawomocnił, prawda, i tak dalej. No, Jacek Ludziak doprowadził do uprawomocnienia się w ten sposób wyroku, dlatego że minęły wszystkie terminy odwoławcze. Jeżeli korespondencji nie odbierał, to znaczy, że wyrok się uprawomocnił, a pan go egzekwował, tak? Dokładnie tak.
Ja pójdę porozmawiać z lekarzem, bo dzisiaj ma pan być operowany, czyli ma panu być odjęta kończyna. Czyli dzisiaj szykuje się pan na operację, po tym całym zajściu. Jest pan już, widzę, podłączony pod różną aparaturę medyczną. Nie będę wnikał co i jak. Przygotowują lekarze pana do operacji. Ja w tej chwili zostałem wpisany na listę osób, które są upoważnione do otrzymywania informacji na temat pańskiego stanu zdrowia. Zgodnie z pana oświadczeniem tutaj była pani, udzieliła już mi zgody na to, żebym z lekarzem rozmawiał na temat pana zdrowia, więc dzisiaj porozmawiam z lekarzem, zobaczymy jak sytuacja wygląda. Tu będzie miał pan zaznaczone, gdzie będzie obcięta noga, tak? Dobrze. Numer 5 to tutaj, tak? No chciałem się spytać, panie Robercie, jak się panu tutaj żyje? Jak widzę, nie za bardzo. Nie za bardzo. Nie wiem, czy tu będę, czy nie będę, więc się nic nie ruszam. Tak, to jest drugie piętro. No. I bez tej nogi ciężko, prawda? Powinna być tutaj możliwość zamieszkania na parterze w tej sytuacji. A z tego co wiemy, była pani tutaj ze spółdzielni, tak? Czy z tego ADM-u, jak to się tam nazywa? ADM-u, była z Gnosu. Mhm. No. I zmieniła nieco retorykę po naszej wizycie. Zmieniła retorykę i kazała, przyszła z takim wnioskiem, o Jezus Maria, żeby po prostu podpisał, że wniosek, że nie opuszczę tego lokalu, dopóki nie dostanę lokalu od miasta, od prezydenta, tak? Tak, lokalu zastępczego. Chciałem panu powiedzieć, że będziemy interweniować w tej sprawie jako redakcja, również do posłów, posłanek z tego regionu, z opcji politycznej pana prezydenta Romana Szyłemeja, żeby zainteresowali się tą sprawą, także nie będzie pan na pewno sam. Zobaczymy, co prezydent odpowie w tej sprawie i co odpowiedzą posłowie i posłanki na tą całą sytuację, tak? Że za 2 miesiące, lipiec, sierpnie, mamy zapłacić do września. Aha, bo no takie karty wystawiła i nie mamy do płacenia. Tam były zaległości. Weź było. O, taką kartkę. No rozumiem, to jest jakaś należność, która powstała za ten czas. A na jakiej podstawie stwierdzono, ile tu mieszkacie? Z oświadczenia? A tu od września, panie Piotrku, będziemy płacić 213 tam. Mhm. Będziemy płacić za ten czynsz. 213 zł. A to trzeba ogółem zapłacić, bo ta pani jest na urlopie, bo ja byłam w ADM-ie. Ta pani napisała zaległości. I od września będziemy płacić 213 No ale rozumiem, że po interwencji zmienili już nie retorykę, już nie przyszli wyrzucać pana Roberta z mieszkania. I policja również już was nie nachodzi tutaj? Nie, spokój jest. Spokój jest w tej chwili. No to się cieszę bardzo w takim razie, że interwencja przyniosła określony skutek. Będziemy, tak jak powiedziałem, dalej interweniować w tej sprawie. Tym bardziej, że chciałem panu powiedzieć, że jeżeli chodzi o adwokata Jacka Ludziaka, już w tej chwili jest kilkanaście osób, które zgłosiło się do naszej redakcji z chęcią złożenia zawiadomienia do prokuratury. Wczoraj zostaliśmy pomówieni przez jego poplecznika, który narajał mu klientów, czyli mieli taką spółkę. On go promował jako
adwokata antysystemowego, do niego zgłaszali się ludzie, potem wyciągali informacje od tych ludzi, ile mają pieniędzy, następnie przyjmował sprawę, brał pieniądze od tego, sprawą się nie zajmował, dokładnie tak jak w Państwa, jak tutaj w Pana przypadku, tak? No tak, tutaj mego załatwił, mi tak zrobił, płacił, a zrobił go, po prostu odstawił go na ulicę. Tak, ale tą sprawą się zajmiemy, to jest szerszy kontekst, w tej chwili pisaliśmy zawiadomienia, także będziecie Państwo poinformowani przez nas, jakie ruchy wykonujemy, na pewno przyjadę, bo trzeba będzie podpisać dokument, które będziemy składać, także tutaj sprawy idą do przodu, proszę się nie martwić. Najważniejsze to jest to, że no jednak względny widzę tutaj spokój jest. Wiadomo, że warunki mogłyby być lepsze, ale jeżeli mielibyście Państwo spać na ulicy i tak jak Was komornik potraktował, to znaczy komornik wykonywał czynności, jak on to mówi, ale widzę, że chłop dalej nie zrozumiał, bo próbuje 1700 zł od Pana wyciągnąć za to, że dokonał eksmisji. Ale on już wie, w czym uczestniczy, więc tam do niego też się odezwiemy w tej sprawie, żeby on się nie wygłupiał, tylko żeby po prostu w jakiś sposób to umorzył, bo to nie może być tak, że wyrzucają was bezprawnie. W tej chwili trzeba pozwać adwokata i my to zrobimy w pozwie zbiorowym. Opiszemy te wszystkie sprawy, co on komu tam wyrządził, jakąś szkodę i tak dalej, i tak to zrobimy, nie?
wszyscy ci, którzy się przyczynili do jego śmierci, obiecuję wam, że też poniesiecie konsekwencje. Każdy, kto się podpisał pod pismem, kto doprowadził do tego, że ucięli mu tą nogę, kto w pewien sposób psychicznie się nad nim znęcał, pamiętajcie, na wasze nieszczęście ja jestem na waszej drodze. Jak się okazuje, szanowni państwo, adwokat Jacek Ludziak nie odbierał korespondencji kierowanej przez różne instytucje, sądy, prokuratury, policję, która była kierowana do klientów, co naraziło oczywiście ich na określone konsekwencje prawne. Z tego tytułu jest szereg problemów, które ci klienci muszą w tej chwili na własną rękę rozwiązywać, a z tego, co mi wiadomo, adwokat pobrał znaczne kwoty pieniędzy od klientów, nie prowadząc ich spraw. Nie pojawiał się w sądzie, nie pojawiał się w prokuraturze, nie odbierał korespondencji. No niestety, tak dłużej być nie może, szanowni państwo. W związku z powyższym chciałbym, żeby ten obraz na temat Jacka Ludziaka w internecie był wreszcie prawdziwy. Ja dopiero dzisiaj mogę więcej coś powiedzieć na ten temat. Nie chciałem ujawniać wcześniej informacji z tego względu, iż jako dziennikarz muszę posiłkować się dowodami. Te dowody zostały zebrane, zapoznałem się z nimi i dzisiaj z całą stanowczością mogę powiedzieć, że adwokat Jacek Ludziak to nikt inny jak oszust wyłudzający pieniądze od ludzi, który narażał na problemy bardzo wiele osób poprzez swoją nieodpowiedzialną postawę i działalność jego kancelarii jest wręcz szkodliwa dla klientów. Mamy dowody z sądu, mamy dowody z prokuratury, mamy dowody z policji, że tej korespondencji nie odbierał. Jego sekretarka w bezczelny sposób również to potwierdziła. Także będziemy kontynuować to śledztwo i będziemy państwa informować na bieżąco, jakie są postępy. W tej chwili zostaje złożone przez klientów. Zostają złożone wnioski do Okręgowej Rady Adwokackiej o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Jacka Ludziaka. Z tego względu, że przede wszystkim no, nie ma to nic wspólnego, to co on robi, nie ma nic wspólnego z jakąś etyką zawodową. Naruszył tajemnicę adwokacką, przekazując informacje osobom trzecim, osobom niepowołanym do posiadania takiej informacji. W związku z powyższym nie ma żadnych już w tej chwili argumentów, aby stosować taryfę ulgową wobec takich postaw. Jacek Ludziak zostanie z tego rozliczony i będziemy to państwu na bieżąco relacjonować.